Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Wspólnym pierwiastkiem równań x kwadrat minus 1 razy x minus 10 razy x minus 5 równa się 0 oraz 2x minus 10 przez x minus 1 równa się 0 jest liczba. Obliczmy miejsca zerowe, czyli pierwiastki równań. Czyli przyrównujemy każdy z nawiasów do 0 tutaj, czyli mamy x kwadrat minus 1 daje 0, x kwadrat daje 1, czyli x jest 1 lub x jest minus 1. Tutaj mamy x minus 10 daje 0, czyli x jest 10. A tutaj mamy x minus 5 daje 0, czyli x jest 5. Mamy 2, 3, 4 takie miejsca zerowe. A teraz tak, tutaj musimy w tym drugim wyrażeniu po pierwsze założyć, że mianownik nie może być 0, czyli x minus 1 nie może być 0, czyli x nie może być 1. To jest ważne założenie. I teraz jak mamy założenie, no to skoro mianownik nie może być 0, to licznik musi być 0, czyli 2x minus 10 musi być równe 0, czyli 2x to jest 10, dzielimy przez 2, x to jest 5. Wspólnym pierwiastkiem, wspólnym miejscem zerowym jest zatem 5, odpowiedź C.